Dzień dobry! Dzień dobry! Jesteśmy! Stoimy na parkingu, czekamy na mycie samochodu. Pierwszy raz Mikołaj zobaczy, jak się myje autko, tak? Nie może się doczekać. Ja jestem Marta. Krzysiu. Krzysiu. I Miki, tak? Mamy takie same kurtki, Mikołaj, patrz! Nawet nie chcąc, co to mama zrobiła. Aha! Fajnie? No pewnie. Zaraz ubierzemy czapę i wychodzimy, co? Tak? Będziesz oglądał? Co tatuś będzie robił? Tak, tata będzie miał samochód, tak? Jest tam tata? Wszystkich widać. To mój tata. Tak. A mama? Widzę cię w lusterku, Mikołaj. Widzisz mnie w lusterku? Ja cię widzę w lusterku. Przed nami jest jeden pan, także czekamy, jedziemy do rodziców Krzysia, więc akurat tak po drodze tutaj wiemy, że jest myjnia, więc stwierdziliśmy sobie, umyjemy samochód, a Mikołaj ma buty i te buty mu przeszkadzają. Będziemy myć autko? Kto się to wie? Ja! Właśnie przyjechał nam transport z IKEA, zresztą to co słychać. Teraz wam pokażę, co dotarło, ponieważ szykuje się przed nami mały remont sypialni, ale to już taki ostateczny, że wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. Będziemy zamawiać meble, właśnie dzisiaj przyjechało lustro, jakieś tam dodatki. Także zaraz wam pokażę, biorę Mikołaja, idziemy na dół i zobaczymy, co tam jak tam. Bo na razie ledwo co panowie wjechali. Idziemy. Idziemy? Musimy kupić kojec w ogóle dla Mikołaja, żeby właśnie w takich sytuacjach, jak mamy wnieść trawle, móc go bezpiecznie zostawić. Zobaczcie, jak wygląda teraz sprzątanie naszego odkurzacza. Zobaczcie, jak jest ukultany cały, od małych paluszków. A jak to się dzieje? Mikołaj pokaże wszystkim, jak to się dzieje. Tak! Oj, nie zdążyłeś, uciekł ci robot. To jest najlepsza zabawka. Robot sprzątający. Dobrze, że te roboty są na tyle inteligentne, że się nie gubią i uciekają. Uciekł? O ja! Tam sprząta? No, robot musi posprzątać. O! Co tam zabawki, jak można robota potarmosić? Mikołaj dostał masę nowych zabawek od cioci. No właśnie, bawimy się. A o jakim filmie zaczęliśmy powiedzieć? No troszkę. Troszkę więcej. Już masz wszystko? To jest na co? To jest świecznik. No trochę nie pamiętałam, co tam wszystko było, ale zamówiłam sobie świecznik. O. Tak, to jest stolik. To jest stolik, który bardzo chciałam, bo mi się on mega podobał, tobie też się on podobał i stwierdziłam, że spróbuję, najwyżej go dam. Ale skoro już go przywiozą, za jednym razem... Co? To już go nie oddamy. Zaś nie ma? Aj tam. Przewalujemy i sprzedamy. Nie. Jestem ciekawa, jak ten dywan zamówiliśmy. On ma iść do sypialni właśnie. No jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądał, bo on jest duży, bardzo wysoki, na 2 metry i szeroki na 3. Chcesz rozpakować go tutaj? No uważam, żeby go rozpakować. Mikołaj, chcesz rozpakować? No ty, jaki ty jesteś mały przy tym dywanie, chłopaku. Tak, tak, wiem, znowu jestem w spodniach z piżamy. Ale to Krzyś traktuje je po prostu jako dres, no bo są wygodne. Musimy ci kupić dresy, żeby nie było. Jaki mięciusi. Mikołaj, uważaj, bo jak się odwinie, rozwinie, to cię przykryje. No. Ale i to wezmiesz. Pokaż się, że ty jesteś, bo cię cały czas nie ma i się zastanawiam, gdzie myśmy schowali dalenia.
A Daleń cały czas tu jest z nami. Bez przerwy. Czy możesz mi pomóc tam to trzymać dobrze? Trzymasz? No to trzymaj, no. Dobrze. Jest cały zawinięty chyba workiem. A nie, tylko tutaj. Pobudź. Rozwijamy dywan. No. Ten zwiniemy. Jak tam? Mikołaj, cofaj. Chodź. Cofaj. Miki, Miki, chodź szybko. Do mnie. Chodź. Chodź szybciutko. Chodź do mnie. Patrz, Alita przyszła, dalej nie przyszedł, a Miki dalej nie przyszedł. No do sypialni on będzie mega. Tutaj nie pasuje. Nie pasuje w ogóle. Ani trochę. Bo tutaj w ogóle w tym miejscu dywan jest taki dziki. No on wygląda jak kawałek wykładziny, którą tu się dupło. On jest za duży tutaj w to miejsce i musielibyśmy go wsadzić po prostu pod sofę, tak jak żeśmy mówili, żeby tutaj był taki kącik. Ale tutaj to też będzie niefunkcjonalne, jakbyśmy tutaj dali taki duży dywan ze względu na wyspę, no jak z hookerami, no nie? A, nie, niewygodnie, ale... Na razie niech się rozprostuje. To jest taki pogięty. A Mikołajowi się podoba. Ciepło. Tak. Dużo miejsca. Można się turlać. Można się turlać, Mikołaj. Turlamy się. Ci turlamy się. Opaku. Rozpakujmy drugą rzecz. A lustro tam jest? Tak. Duże? Tak. Świetnie ci mi pojedzie. No że tak sobie już radzisz? Super. Nogi się nie ślizgają. Mamusia tam otwiera. Ja. Wszystko ciekawe. Tak. Gdzie go chcesz dać? On jest jeżdżący. Jako no. Dodatkowy stolik, tylko chciałam. Taki ma. I kosz został. Będzie na zabawki. Jeżdżący kosz na zabawki. Nogi ma mieć czarne. Mam tylko uchwyty, ma mieć ten. Ja go chciałam już wziąć, jak ostatnio byliśmy w IKEA. Tylko go nie mogłam znaleźć nigdzie. Uważaj, bo zrobi bam i będzie ała. Ale ładne. Uwielbiam takie rzeczy. Ale nie mi tutaj pasuje. Mikołaj ma swoje kółko. Tak? Dobrze. Co mam z czym skręcić? Gdzieś tu była instrukcja. Kółki, uważaj. Po prostu mamy przykręcić te kółka tutaj do tych dziurek, co są. Najpierw w dół. Dwie strony. A potem w górę. Tam jakieś podkładki mają iść jeszcze tam. Tutaj podkładki idą? No, to tu jest wszystko. Za każdym razem ma być śrubka, od góry podkładka i ten bolec taki zakończający. Nie? Jeszcze może przewalić, to jeszcze nie jest skręcony Mikołaj. No to on właśnie trzyma, żeby się nie przewróciło. Alita ewidentnie pełna aprobata dywanu. I tutaj walczymy ze stolikiem, a młody znalazł telefon, który wypadł tacie z kieszeni. A też w sumie to już nie jest specjalnie zainteresowany. Bo jak się mówi, jak się nie zwraca uwagi, to w sumie nie jest aż tak ciekawy. Jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. We could spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Under all these lights,
I gotta take a minute, take a minute, take a minute to calm down. But I feel like if I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. Tell me, should I go and call up a taxi? We can make out for a play in the backseat. Please tell me now how that all sounds. You can sleep in while I make... Mikołaj, zdecydowanie przypadł mu do gustu ten dywan tutaj. Tak, Miki? Jaki relaks. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute.